Siema, siema. Witam Was z pokładu żółtego bolidu. Dojechałem już i rozładowałem świeże warzywa w centrum dystrybucji Biedronki w Sieradzu, jak zwykle. No ale co tam? W pierwszej kolejności, Filip, zarąbisty szacun dla Ciebie, że dajesz radę, że wytrzymujesz, trzymaj i tak dalej. Fajnie, że ten post przerywany działa. Ważne, żeby te kilogramy nie muszą szybko, nie muszą dużo, ale żeby sobie systematycznie, powoli spadały w dół. Także stary, wielki szacun dla Ciebie, jedziemy dalej. A co u mnie? No jak pisałem w poście pod poprzednim filmem Filipa, choróbsko mnie rozłożyło. Nie wiem jakie, ja to stawiam na jakąś grypę po prostu, lub mocniejsze przeziębienie. Nie wiem, może COVID. Nie czułem potrzeby, nie badałem. No ale co, brak apetytu i ogólne samopoczucie, jak to w chorobie, do dupy. No ale z ciekawostek, jak wlazłem po takim pierwszym tygodniu tej choroby, takim najbardziej dokuczliwym, wlazłem na wagę, to prawie osiągnąłem ten limit przedświąteczny założony. No ale wyzdrowiałem, a razem z tym apetyt wrócił. No i co, niestety muszę się przyznać do tego, że nie wytrzymałem w tej swojej diecie. Jak wyzdrowiałem, to nagle mój organizm, nauk mój dał o sobie znać po prostu i pofolgowałem sobie niestety. No ale co, nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem. Wracamy do akcji, wracamy do działania. Nie będziemy się pitolić tutaj, rozgadywać, jak to jestem strasznie do dupy, że dałem się znowu podejść temu zjebanemu nałogowi. Dlatego wracamy, ja już od kilku dni wracam do tego założenia dietetycznego. Do tego ćwiczenia, które już zacząłem przed chorobą jeszcze, czyli Tabata w moim przypadku. Tabata wiadomo, 20 sekund ćwiczeń, 30 sekund odpoczynku, 4 serie takie robię, 4 serie po 7 ćwiczeń. Ćwiczenia proste, podstawowe, burpees, pompki, brzuszki, przysiady, pajacyki, odpoczynek komandosa, chyba to wszystko nawet, a i wykroki jeszcze. Po pierwszym razie, jak sobie zrobiłem te ćwiczenia, to mnie nogi tak napierniczały, takie miałem zakwasy, że to jest ten, no ale wiadomo, jak człowiek w większości w pozycji siedzącej w pracy spędza, no to tak później takie niespodzianki się zdarzają. No ale co, nie przedłużając, dzisiaj króciutko też, wracamy do gry z powrotem. Także Filip, to, że Ty nie osiągniesz też wagi tej założonej przedświątecznej, nie martw się i witaj w klubie. A tymczasem, trzymajcie się cieplutko, trzymajcie za nas kciuki, dawajcie łapki w górę pod naszymi postami, pod naszymi filmami i jedziemy dalej, no nie będziemy się tutaj, wiadomo, rozczulać. Trzymajcie się, do następnego, hej!